Biada nam, jeśli nie przyjdzie nas w porę opamiętanie. Wszak nie ten z nas zbawiony będzie, kto mówi mu: Panie, Panie, Panie. Lecz ci, co biednych i strapionych swych bliźni w czas rozpoznali, ci dostąpią miłosierdzia Boga, bo miłość swą Bogu. Bardzo serdecznie witamy tych wszystkich, którzy dzisiaj postanowili ten wieczór spędzić razem z nami i przede wszystkim razem z Panem Jezusem. Zaczynamy to nasze czuwanie od takiego szczególnego momentu, bo od Eucharystii, tego największego cudu, który się dzieje na ołtarzach świata każdego dnia dla każdego z nas. I to jest to serce, od którego dzisiaj tutaj rozpoczynamy. Biada nam wcale nie ten, byśmy życie swe stracić mieli. Baczmy raczej, bracia, jak żyjemy, byśmy na wieki nie zginęli. Wszak każdy zbierze, co posieje, niech więc sieje każdy, co z Boga przyjął. Głodnych dobrem niech nasyci, w dom przyjmie strudzonych, bo żąda tego miłość, dla której wszystko to, czegośmy i nie uczynili, tegośmy i nie uczynili mu, swojemu Bogu. Wszystko to, czegośmy i nie uczynili, tegośmy i nie uczynili mu, swojemu. Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, które reprezentuje, zajmuje się monitorowaniem i pomocą, niesieniem pomocy chrześcijanom prześladowanym za wiarę w ponad 140 krajach na świecie. Mamy biura w 23 państwach. W Polsce tutaj jesteśmy od 2006 roku. I naszą misją jest niesienie właśnie pomocy tam, gdzie chrześcijanie są, tam, gdzie mieszkają. Ponieważ pomoc na miejscu to jest pomoc sprawdzona, nie tyle najtańsza, ale najlepsza dla nich, ponieważ dajemy im możliwość rozpoczęcia życia na nowo, rozpoczęcia nowej pracy, możliwość powrotu do swoich miast. Bo żyjemy w XXI wieku, który mieni się wiekiem praw człowieka, tolerancji. Bardzo dużo mówi się o tych rzeczach obecnie. We wrześniu tego roku gościliśmy u nas w biurze Irakijkę, Mariam,
Ona tutaj studiuje w Krakowie od 5 lat. I ona była świadkiem prześladowań współczesnych. Ona widziała, jak w 2014-2015 roku ponad 120 tysięcy chrześcijan uciekało z Mosulu do Erbilu. Ponieważ tak zwane państwo islamskie, które wówczas prześladowało chrześcijan, chociaż nie tylko chrześcijan, bo i jazydów, bo i również innych muzułmanów, ale szczególnie chrześcijan. I opowiadała, że ci chrześcijanie mieli 3 możliwości do wyboru, kiedy ci terroryści nawiedzili ich domy. Pierwsza możliwość to jest pozostanięcie w domach, ale musieli płacić podatek, tak zwaną dżizję, która sięgała po 6-8 tysięcy dolarów miesięcznie. Więc to dla nich w ogóle było nie do zrealizowania. Drugą możliwością to również mogli pozostać w domach, ale musieli przejść na islam, musieli wyrzec się Chrystusa. To normalnie, jak dotychczas, dalej mogliby żyć. Trzecia opcja, na drugi dzień ma was tutaj nie być. I nie możecie żadnej rzeczy ze sobą zabrać. Wychodząc z domu, oznaczali na drzwiach tych rodzin, na drzwiach domów rodzin chrześcijańskich, malowali arabską literę N, od słowa Nazarejczyk, żeby wiedzieć, gdzie chrześcijanie mieszkają. Wielu chrześcijan wówczas zginęło. Wielu chrześcijan musiało patrzeć, jak umierają najbliżsi. Jak córki, żony były gwałcone na oczach mężów. I Marian widziała te tłumy, które uciekały przed nienawiścią, przed tym złem, aby się ratować. I pierwszym miejscem, do którego chrześcijanie przychodzili, aby się schronić, były kościoły. W kościołach znajdowali bezpieczeństwo. Z biegiem tygodni zbudowano obóz dla uchodźców w Ankawie, to jest dzielnica Erbilu, gdzie również my jako pomoc kościołowi w potrzebie tam pomagaliśmy od samego początku. Just
Ile potrafilibyśmy w swoim życiu, gdybyśmy się zdali tylko na siebie? Myślę, że odpowiedź sama przychodzi. To, co Pan Bóg dla nas ma i jak kieruje wszystkim w naszym życiu, to po prostu jest niesamowite. I co jest piękne, że wszystko Pana Boga ma ten swój właściwy czas. Mimo, że my zupełnie to inaczej widzimy. W świetle tego, co tutaj widzieliśmy i w świetle tematu, który jest dzisiaj dla nas bardzo istotny i bardzo ważny i czytamy o tym, słyszymy to, ale dzisiaj prosimy o szczególną konferencję, o szczególne słowa właśnie Pana Konrada. Bardzo proszę. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być, stanąć przed Wami i podzielić się świadectwem, bo tak naprawdę to będzie też świadectwo. Za każdym razem, jak gdzieś jadę, czy do szkoły, czy właśnie do parafii, to ja przede wszystkim mówię, że nie mówię od siebie, ale mówię w imieniu tych, którzy są prześladowani, ponieważ oni pierwszą rzeczą, o co proszą, oprócz modlitwy, to jest właśnie to. Bądźcie naszym głosem tam, gdzie ten głos nasz nie dociera. Tam, gdzie ten głos jest uciszany, lekceważony, zapominany. Nie zapominajcie o nas. Są też raporty, które przygotowujemy co 2-3 lata. Nazywają się Prześladowani i Zapomnieni. Państwo islamskie, chodząc od miasta do miasta, niszczyło wszelki przejaw chrześcijaństwa. Wszelkie symbole, krzyże, kapliczki, cmentarze, palili kościoły. I to jest przykład. Na ikonach szczególnie niszczono twarze. Twarze Chrystusa, osób świętych. Podobne ikony, dwie ikony mamy w Krakowie, w naszym biurze. Można zobaczyć wystawę przedstawiającą współczesne prześladowania. Są to różne przedmioty przywiezione z Syrii, z Iraku. Łącznie około 75 milionów chrześcijan na przestrzeni wieków oddało swoje życie za wiarę. To w samym wieku XX mamy 45 milionów chrześcijan, którzy zginęli z powodu imienia Jezus. I oczywiście pierwsza, druga wojna światowa, ale warto tutaj podkreślić, że w tej liczbie 45 milionów nie ma ani jednego żołnierza, który by walczył na frontach pierwszej i drugiej wojny światowej. Ich możemy nazwać bohaterami, patriotami. Oni walczyli w obronie swojej ojczyzny. Więc to też pokazuje wielką skalę prześladowań chrześcijan w XX wieku. W XX wieku, który nazwał św. Jan Paweł II wiekiem męczenników. Chrześcijanie w Pakistanie stanowią kilka procent ogółu społeczeństwa. Generalnie wykonują najgorsze prace. W społeczeństwie są na najniższym poziomie. Wykonują najprostsze prace i takie prace wykonywała również Asia Bibi. I podczas pracy podeszła do studni, żeby napić się wody. I muzułmanki, z którymi pracowała wówczas, sprzeciwiły się temu, ponieważ ona była chrześcijanką. I stwierdziły, że ta woda jest nieczysta. Oskarżyły ją. I w wyniku tych rozmów Asia Bibi powiedziała, że Jezus Chrystus umarł za grzechy jej i za grzechy całego świata. A co zrobił dla was Mahomet? I za to zdanie została oskarżona o bluźnierstwo. Prawo o bluźnierstwie, które ma miejsce w Pakistanie od lat 70. dotyka zwłaszcza chrześcijan. I Asia Bibi niejako jest tego przykładem. 9 lat w więzieniu, również namawiano ją do zmiany wiary. Wówczas opuściłaby więzienie natychmiast. Ale tego nie zrobiła. Rok temu, jak modliliśmy się podczas Dnia Solidarności, to modliliśmy się właśnie za chrześcijan w Pakistanie.
Ten Dzień Solidarności przypada w każdą drugą niedzielę listopada. I wówczas trzy dni po tej niedzieli, po tym Dniu Solidarności, Sąd Najwyższy ogłosił, że Asia Bibi jest niewinna. Uniewinnił ją ze wszystkich zarzutów. Po 9 latach. 3 dni po Dniu Solidarności. 3 dni po tym, jak szczególnie modliliśmy się za chrześcijan w Pakistanie. Po ogłoszeniu tego wyroku, po ogłoszeniu, że Asia jest niewinna, tysiące islamskich ekstremistów wyszło na ulicę. Wystarczy zobaczyć na YouTubie, jak wyglądały te protesty. Wszystko jest nagrane. Wszystko dobrze można zobaczyć, jak to wyglądało. Tysiące ludzi protestowało, że Asia Bibi wychodzi na wolność. Że nie odbyła się kara śmierci. Z transparentami, z wizerunkiem Asi Bibi, przekreślonym wizerunkiem, żądali kary śmierci dla niej. Oni nawet byli gotowi wymierzyć tę sprawiedliwość sami. Ze źródeł, które do nas wówczas docierały, ci ekstremiści chodzili podobno od domu do domu, mając w telefonach zdjęcie Asi Bibi, szukając jej, gdzie jest. Dopiero po kilku miesiącach Asia Bibi opuściła Pakistan, gdzie znalazła azyl w Kanadzie. Obecnie jest w Kanadzie. Więc to też pokazuje, że tam, gdzie chrześcijanie stanowią mniejszość, tam są tym bardziej prześladowani. Kolejny przykład w Indiach. Nam kojarzy się hinduizm, religia hinduistyczna właśnie z spokojem, z medytacją, Mahatma Gandhi, przesłanie pokoju. Jednak trzeba powiedzieć, że w każdej religii mogą pojawić się grupy fundamentalistyczne, ekstremistyczne. I również w Indiach miało to miejsce w grudniu 2008 roku, masakra na chrześcijanach w stanie Orissa. I prześladowania chrześcijan w Indiach w ostatnich 2 latach niestety się nasiliły również. Ponad 100 kościołów zostało zamkniętych w samym 2018 roku. Ponad 1000 ataków na chrześcijan. I co najgorsze, władza nic z tym nie robi, co daje wzrost poczuciu bezkarności. Te grupy, ugrupowania radykalne, hinduistyczne, chodzą również do domów chrześcijan, dewastują pomieszczenia, palą Pisma Święte. I to się dzieje na naszych oczach, a świat milczy. W 2017 roku najmłodszy chrześcijanin, który umierał godzinami, przybity do krzyża, miał 12 lat. 2017 rok, chrześcijanin, lat 12. Często chrześcijanie słyszą zdanie: gin tak, jak zginął twój Bóg. I te ukrzyżowania również mają miejsce w XXI wieku. W październiku 2017 roku u nas w Krakowie gościliśmy siostrę Hatunę Dogan. Ona pochodzi z Turcji. Od kilkudziesięciu lat mieszka w Niemczech. I założyła fundację. Fundację, która ma za zadanie odkupowywanie dziewcząt i kobiet z rąk terrorystów. Tych dziewcząt, które zostały sprzedane na targach niewolnic seksualnych. I taki targ niewolnic miał miejsce we wspomnianym przeze mnie wcześniej Mosulu w Iraku, gdzie na rynku w Mosulu były sprzedawane dziewczyny i kobiety mające kartki przyczepione na szyjach
scenami w dolarach. Czy Unia Europejska coś się odezwała, czy ONZ coś się odezwał, czy liderzy polityczni zorganizowali marsze przeciwko temu w obronie chrześcijan? Czy widzieliśmy tych liderów na przodzie? Tego marszu nie było nic. I opowiadała siostra Hatunę wówczas, że ona ma kilku zaufanych mężczyzn, muzułmanów, bo tylko muzułmanin może odkupić taką kobietę, którzy ryzykują swoje życie, aby ratować te kobiety. I ona powiedziała, że najmłodsza dziewczynka sprzedana na takim targu niewolnic miała 5,5 roku. Mała dziewczynka, 5,5 roku. Tym, którym udaje się później dostać do Niemiec, tam otrzymują te dziewczyny leczenie profilaktyczne, psychologiczne, psychiatryczne. Bo to, co one doświadczyły, to naprawdę ciężko sobie wyobrazić. Ojciec Douglas Albazi, chaldejski kapłan z Iraku, on w 2006 roku był schwytany przez Al-Kaidę. Przez tydzień był torturowany, przez pierwsze kilka dni nie dawano mu nic do jedzenia, nic do picia. Straszono go, że odetną mu głowę i na miejsce głowy postawią głowę psa. On to wyśmiał. Na okrągło słuchał recytowany Koran na najwyższe możliwe głośniki. Dlaczego? Po pierwsze, żeby złamać go psychicznie, żeby wyrzekł się swojej wiary i przeszedł na islam. A po drugie, żeby sąsiedzi nie słyszeli tortur, których był poddawany. Za każdą odmowną odpowiedź na pytanie, czy wyrzeka się swojej wiary, młotkiem łamaną po jednym zębie. Gdy zęby się skończyły, zaczęto mu łamać kości żeber, później kości nóg. Na koniec w pół żywego ubrano go jeszcze w kobiecy muzułmański strój, żeby go jeszcze bardziej wyszydzić, wyśmiać. I z pędzącego samochodu w centrum Bagdadu wypuszczono go do rowu, żeby w tym rowie już zginął. Na szczęście znaleźli się dobrzy ludzie, którzy zawieźli ojca Douglasa do szpitala. Tam odbył kilkanaście operacji. Później go przetransportowano do Włoch. We Włoszech kolejne kilkanaście operacji i cudem go uratowano. W 2015 roku dzielił się swoim świadectwem w Polsce, jak był. I wówczas powiedział, że chrześcijanie na Bliskim Wschodzie, chrześcijanie prześladowani w XXI wieku, trwają w Wielkim Piątku. Wiemy, co się wydarzyło w Wielki Piątek. I powiedział taką rzecz, poprosił nas, chrześcijan, pomóżcie nam dotrwać do poranka zmartwychwstania. Dzięki waszym modlitwom, dzięki waszej pamięci, my możemy przetrwać, bo my bardzo mocno wierzymy w siłę modlitwy. I tak jak pierwszy Kościół modlił się, pamiętamy i czytamy w Dziejach Apostolskich, za świętego Piotra, który był w więzieniu. Później cudownie został ocalony, a cały Kościół się modlił. Tak i dzisiaj ta modlitwa jest fundamentalna. To jest pierwsza rzecz, o którą oni proszą. Módlcie się za nas, ale módlcie się również za tych, którzy nas prześladują. Bo my głęboko również wierzymy, że te prześladowania wreszcie ustaną. Już nie będą tak na takim poziomie, jak są obecnie. Adoracja jest jedną w swym rodzaju modlitwą obecności. Przychodzimy, gdyż ktoś na nas czeka. Zostajemy,
bo jest tu ktoś, kto pragnie, byśmy z nim pozostali. Gdy kontemplujemy go w świętym sakramencie ołtarza, Chrystus zbliża się do nas i wnika w nas głębiej niż my sami. Daje nam udział w swoim boskim życiu, a przez Ducha otwiera nam dostęp do Ojca. Pięknie jest się zatrzymać z Nim. I jak umiłowany uczeń oprzeć głowę na Jego piersi. Poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego serca. Bądź uwielbiony, Panie Jezu. Wierzę w Ciebie żywą wiarą i kocham Ciebie gorącą miłością. Ty jesteś tu obecny. Okryłeś się boską ciszą, ale wiem, że chcesz do mnie mówić. Pragnę Cię spotkać jako swego Pana, który przyjmuje mnie z radością i wzywa nieustannie. Przychodzę do Ciebie ze wszystkim, kim jestem i czym jestem. Wielbię Ciebie i kocham Cię. Jezu Chryste, szukamy Twojego spojrzenia, bo tylko ono może ukoić udręki naszych serc. Ty mówisz każdemu z nas, nie lękaj się, chociaż niewidzialny, zawsze jestem z Tobą. Tutaj możemy, patrząc już na całość tematu, który jest bardzo obszerny, zadać sobie pytanie przede wszystkim. Jaka jest moja wiara? Jaka jest moja relacja z Bogiem?
jaki jest mój stosunek do mszy świętej, do przeżywania mszy świętej. Czy rzeczywiście żyję Ewangelią na co dzień, naprawdę? Czy tak jak właśnie chrześcijanie prześladowani, którzy doświadczając prześladowań, oni mówią językiem Jezusa? I czy przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią? Niejako ci prześladowani chrześcijanie są dla nas takim dzwonkiem. Dla chrześcijan w Europie, w Polsce, żebyśmy się obudzili, żebyśmy na nowo zaczęli żyć Ewangelią, żyć wiarą, bo czym jest wiara? Wiara jest relacją. I ci chrześcijanie, kilka przykładów chrześcijan pokazuje, czym jest wiara. I oni nas do tego motywują. Nie czekajcie na to, żeby prześladowania dotarły do waszych krajów, do waszych rodzin. Bo nie wiadomo, jak się zachowamy, jaką podejmiemy decyzję, mając tą wiarę teraz, tutaj. Ale motywując siebie nawzajem, wspierając siebie nawzajem, modląc się za siebie nawzajem, w tej codzienności budujemy Kościół. Tu, w tej parafii, w Mieńkówce, w Krakowie, w Myślenicach i w innych miejscach na świecie. Tu jesteśmy posłani, tu żyjemy, a ci, którzy są doświadczani, stoją wobec próby życia, są właśnie tym zasiewem chrześcijaństwa, zasiewem nadziei dla tych, którzy jeszcze tego nie doświadczają. Nie muszą wybierać. I obyśmy w swoim życiu tego nie musieli robić.